Cześć, z tej strony Martyna. Przedstawię Wam dzisiaj Lagunę Blue z serii Monster High Exchange Program. Laguna Blue w serii Exchange Program, czyli wymiana międzyszkolna, jedzie do Hiszpanii. Możemy tutaj zauważyć w jej stroju elementy hiszpańskie, na przykład róże we włosach albo falbanki na jej spódniczce. Generalnie Laguna ma, jak zawsze to bywa, blond włosy z turkusowymi pasemkami. Te pasemka z tyłu są spięte w taką kiteczkę. Ma bardzo fajne, kręcone loki, naprawdę są takie super puszyste. I do włosów również jest dołączony grzebyczek, który możemy włożyć w sumie, gdzie nam się podoba, na przykład tutaj. I w sumie z przodu wygląda to tak, jakby Laguna miała jakiegoś rodzaju koronę. Laguna ma taką szarą, jasno-niebieską skórę, pomalowane oczy i brwi na turkusowo oraz bardzo charakterystyczne piegi. Na jej uszach wiszą śmieszne kolczyki w takim wzorze ośmiornicy i są one różowe i pasują do reszty stroju. Idąc dalej, Laguna ma na sobie żakiecik, jest on ściągany. A na razie go tylko odchylę, żebyście zobaczyli sukienkę. Sukienka jest na przezroczystych ramionczkach, bardzo dobrze się trzyma i ma taki wzór różowych kółeczek, a do tego doszyto falbankowy dół, taki akcent bardzo hiszpański, bo wiadomo, że w Hiszpanii kobiety lubią nosić właśnie takie sukienki. Laguna ma również bardzo fajne buty z motywem kwiata, który ma też we włosach. Są one na wysokim koturnie i bez obcasa, czyli najmodniejsze w tym sezonie model. Dodatkowo Laguna, jako córka morskiego potwora, ma płetwy. Płetwy ma dwie na nogach, na rękach oraz ma również błonę między palcami, która ułatwi jej pływanie. Do zestawu oprócz grzebyka dołączono bardzo fajną torebkę w kształcie muszli i z motywem ośmiornicy, która nosi na głowie kwiatek i jest zasłonięta takim fajnym wachlarzem, typowo hiszpański motyw. Paszport oraz paszport w formie pamiętnika, gdzie możemy przeczytać informacje na temat Laguny, na przykład to, że ma 15 lat oraz jej zapiski z całej podróży. Spakujemy teraz Lagunę. Wystarczy, że włożymy jej paszport do torebki. Torebkę włożymy na rękę. I Laguna jest już gotowa do drogi, spakowana, aby podbić hiszpańską szkołę. Wraz z Laguną Bloom do zestawu dołączony jest stojak specjalnie dla niej z logo Monster High oraz jak zwykle szczotka do czesania jej pięknych włosów. Mam nadzieję, że Laguna Bloom Wam się podobała w wersji hiszpańskiej. Wygląda ona bardzo fajnie. Po tą oraz inne lalki z tej serii zapraszam Was na megadyskont.pl.